Chciałem Państwa serdecznie powitać. Są organizacje, nazywam się Eugeniusz Szylak i jestem przewodniczącym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Taktualną koło w Lesznie, ulica Starozamkowa. Mamy piękny, piękny dom. Szanowni Państwo, jestem pierwszy raz tutaj na demonstracji, ponieważ no, umysł i serce nie wytrzymało. Myślami i sercem jesteśmy na korytarzach sejmowych. Bo wierzcie mi Państwo, warto walczyć. Bo w lutym w tym miejscu, w tym ratuszu była pani minister Rafalska. Była ostra rozmowa. Przedstawiłem swoje problemy, problemy HDS-u, który otworzyliśmy nie tak dawno, jako trzeciej placówki na ulicy Starozamkowej. I kochani Państwo, na święta wielkanocne do ośrodka przyszły życzenia od pani minister. A 3 tygodnie temu z Poznania wojewoda przysłał decyzję, macie dotacje na 5 brakujących wam osób. A więc tutaj z Leszna, z rynku płynie informacja, że warto walczyć. Warto walczyć o swoje. Dlatego też, tak jak mówiłem, jesteśmy myślami i sercem właśnie tam z paniami i z tymi chłopakami. Patrząc na to jak i słuchając jak mówią, przyrównując ich do wypowiedzi posłów, ministrów, to nic tylko płakać. Dlatego też, ponieważ to jest moje szczęście, 35 lat jesteśmy już razem i prośba, mówiłem to na Dniu Godności w piątek, bo mieliśmy coroczną uroczystość. Prośba do rodziców, do matek, trwajcie przy waszych miłościach, bądźcie z nimi. Ja wiem, że budząc się rano, bo mam to samo czasami, przychodzi zastanowienie, przychodzi lęk, co będzie, jeżeli zejdziemy z tego świata. Kto się zaopiekuje nimi? Kochani Państwo, miarą społeczeństwa, humanizmu społeczeństwa jest to, jak rządzący, jak społeczeństwo, jak Kościół pomaga tym najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym. A nie ma bardziej potrzebujących właśnie od tych osób niepełnosprawnych. Dlatego też bardzo się cieszę, że mogłem tu być. Cieszę się, że za spontanicznie zorganizowanie to nie jest protest polityczny. Daleko mi do polityki, naprawdę. Ale po prostu są pewne rzeczy, na które człowiek musi reagować. Tak jest, tak zostałem wychowany i tak próbuję żyć w tym społeczeństwie. A czasy są takie, a nie inne. Naprawdę bardzo ciężko zrozumieć pewne postępowania. A to co się dzieje w Sejmie, to jest poniżej pewnego jakiegokolwiek poziomu. Dlatego też chciałem powiedzieć, że mamy piękny dom na ulicy Starozamkowej. Jest tam 54 osoby, które się edukują. Mamy wreszcie HDS, czyli ktoś, kto kończy 25 lat, przychodzi do góry na piętro, tylko na piętro. I tam są osoby, właśnie pozwolono nam otworzyć ten HDS i mamy, zrobiliśmy to sami. Zrobiliśmy to sami własnymi siłami. I również muszę z tego miejsca podziękować władzom miasta Leszna. Bo to nie jest tak, że tu w Lesznie jest tak jak tam do góry. Tu jest nasza społeczność i oni starają nam się pomóc. Oni starają nam się pomóc, ta współpraca jest coraz lepsza. I dlatego z tego miejsca w imieniu niepełnosprawnych, oczywiście tych, których ja reprezentuję, ale myślę, że wszystkich, trzeba powiedzieć słowo dziękuję władzom miasta Leszna. Bo taka jest prawda. Czyli można po prostu. Wystarczy tylko, musimy być razem, bo tylko jednością możemy cokolwiek wskórać. A mówię, jest na to żywy przykład. Wystarczyła rozmowa. Rozmowa, nie powiem Państwu szczerze, zostałem poniżony na tym spotkaniu, bo odpowiedź na moje problemy pani minister była taka, jeżeli Państwo sobie nie mogą pozwolić, znaczy jeżeli Państwo nie mogą sobie poradzić, to niech weźmie to kto inny. Taka była odpowiedź pani minister na to wszystko, co my rodzice zrobiliśmy tam w tym ośrodku dla tych naszych dzieci. To było straszne poniżenie, ale dzisiaj wiem, że warto było te słowa powiedzieć, warto było tutaj przyjść, żeby właśnie osiągnąć ten skutek. I myślę, że te osoby w Warszawie, nie wiem czy za tydzień, za dwa, za trzy, osiągną również swój cel. Bo ponieważ, jeszcze raz powtórzę, miarą humanizmu społeczeństwa jest to, jak te społeczeństwo, jak rządzący tym społeczeństwem zajmuje się osobami najsłabszymi. Bardzo przepraszam, że może trochę emocjonalnie, ale po prostu tak jest w tym miejscu i tak jestem skonstruowany. Pięknie dziękuję.